Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy na temat czasów present, simple present continuous. Są to dwa czasy, których nie ma w języku polskim, dlatego bardzo często mylimy w mowie potocznej, w ćwiczeniach te dwa czasy. Jeśli my powiemy po polsku piję kawę, tu musimy dodać, że pije ogólnie kawę, bo ktoś nie pije kawę, bo woli herbatę. Natomiast jeśli chcę powiedzieć, że pije kawę, to może to tak samo oznaczać, że w tej chwili, co ja robię, ja piję kawę. Czyli jeśli po polsku mówimy, ja piję kawę ogólnie, ja piję kawę w tej chwili, musimy dodać, że w tej chwili albo ogólnie. W języku angielskim można to zrobić nie dodając wyrażeń ogólnie albo w tej chwili. Wystarczy zmienić czas. Czyli jeśli ja powiem I drink coffee, oznacza, że w ogóle piję kawę. I am drinking coffee oznacza, piję kawę w tej chwili. Brzydko mówiąc, jestem w tej chwili pijąca kawę. Tego czegoś nie ma w polskim, dlatego bardzo często mylimy. Dlatego ja chciałabym dzisiaj zacząć z tych czasów. Zobaczymy, jak tworzymy te czasy, jak tworzymy przede wszystkim zdanie twierdzące, pytające, przyczące. Tak? Zaczynamy. So, it's a good idea to compare and contrast present simple and continuous to understand them better. Tak? To, co ja Wam przed chwilą powiedziałam. Zobaczymy każdy z tych czasów między sobą, czym się różnią, do czego są potrzebne i jeśli uda się nam to zrozumieć, poćwiczymy. Spojrzymy na to, ja już wcześniej powiedziałam, I drink coffee. Tak? Do czego używany ten czas? Żeby powiedzieć, że ogólnie coś robię. I am drinking coffee, że coś robię w tej chwili. Zauważyliście? I drink, nie I am drink. I drink. To jest konstrukcja present simple. I am drinking. Konstrukcja present simple, I drink, present continuous, I am drinking. Okay? Do tego ta konstrukcja, te dwie konstrukcje różnią się między sobą, mają zupełnie inne zasady. Tak? Te zasady różnią się. W jednym czasie w present simple używamy operator, żeby otworzyć pytanie, przyczynie, czyli pomocnicze słówko. W present continuous używamy inwersję. Zamieniamy miejscami. Tak? Zamieniamy miejscami pewne słówka. No, niestety w każdym języku są wyjątki. Wyjątki zdarzają się w każdym języku. To są najczęściej słówka najczęściej spotykane. Tak? Najczęściej spotykane. Weźmiemy czasowniki. Jakie są czasowniki najczęściej spotykane? To są czasowniki być, iść, mieć. Tak? I praktycznie w każdym języku, przede wszystkim europejskim, te czasowniki mają inne zasady niż wszystkie reszta. Także w języku angielskim to, co ja przed chwilą powiedziałam, jest, można powiedzieć, present simple, I drink, można powiedzieć present continuous, I am drinking. Ale są czasowniki, których nie można użyć. Na przykład w czasie present continuous. Tak? I o tych wyjątkach porozmawiamy później. No więc, mamy przykłady. Przykład zdania, gdzie już w jednym zdaniu mamy różne czasy. I live in Lisbon. But I'm staying with a friend in the countryside at the moment because I'm repairing my apartment. I'm from the UK, so I usually visit my parents in London every 3 months. I live in Lisbon. Mieszkam w Lizbonie. To jest czas present simple. But I am staying with a friend. I am staying with a friend. Teraz jestem u przyjaciół. Tak? U nich mieszkam, zamieszkuję u przyjaciół. To jest czas present continuous. At the moment, w tym momencie, w bieżącym okresie czasu, because I'm repainting my apartment, ponieważ
przemalowywuje swoje mieszkanie. Tak, maluje, przemalowywuje. Ok, remontuje, jednym słowem. I'm from the UK, so I usually visit my parents in London every 3 months. Tak? I usually visit, zazwyczaj jestem z Zjednoczonego Królestwa i zazwyczaj odwiedzam moich rodziców w Londynie co 3 miesiące. Żeby zrozumieć różnicę między tymi dwoma czasami, bardzo często pomagają nam określniki czasu. Tak? Present simple to jest pierwszy czas, który używamy, uczymy się w szkole od podstawówki. Tak? I live. Tak? Używamy, kiedy mówimy o rzeczach rutynowych. Tak? Na przykład I always do something. I often, często. I sometimes, czasami. I hardly ever, rzadko. Albo seldom, to jest rzadko. Albo rarely, to jest rzadko. Tak? I never go to the cinema. Tak? Nigdy nie chodzę do kina. Natomiast kiedy używamy present continuous, dodajemy at the moment, w tym momencie, now, right now, teraz. Albo to może być w bieżącym okresie czasu. This semester, tak? This year. Today, tak? Dzisiaj to robię, w tym tygodniu, w tym semestrze, w tym roku. Jedziemy dalej. Mamy przykłady present simple i present continuous z tego zdania. Takie kilka zdań podane nam do góry. Niektóre przykłady dołączamy do czasu present simple, niektóre present continuous. I mamy już przykłady, w którym momencie używamy czasu present simple. Na przykład for permanent states, dla stanów permanentnych, czyli jeśli coś jest na stałe. Tak? Na stałe na przykład mieszkam w Poznaniu, tak? Mieszkam w Lizbonie. Dalej, kiedy mówimy o habits, repeated actions, nasze przyzwyczajenie albo czynności powtarzające się, tak? Kiedy czasami piję kawę, kiedy zawsze wstaję o godzinie 7, zawsze idę do szkoły, zawsze wracam, zawsze jem śniadanie albo nigdy nie jem śniadania. Tak? To jest czas present simple. Natomiast present continuous używamy do, pierwsza opcja, for temporary states. Tak? Temporary. Temporary oznacza tymczasowo. Tak? Stan tymczasowy. Tylko w tym roku coś robię, tylko w tym semestrze, nawet dzisiaj. Dopiero dzisiaj. Jutro już tego nie będę robić, wczoraj tego nie robiłam, tak? Albo inna opcja, kiedy używamy czasu present continuous for actions happening now or around now. Do czynności, które mają miejsce w tej chwili albo w bieżącym okresie czasu. Na przykład, wiecie co, no teraz bardzo ciekawą książkę czytam, ale nie czytam tą książkę, tak? I'm reading a very interesting book. Zauważyliście, że w tej chwili tej książki nie czytam, tylko czytam ją w bieżącym okresie czasu. Jako przykład czynności stałej w zdaniu bierzemy zdanie I live in Lisbon, tak? Bo zobaczcie, jeśli powiem I live in Lisbon, ja mieszkam w Lizbonie. A jeśli powiem I am living in Lisbon, będzie automatycznie zmieniało się znaczenie tego zdania, oznacza, ale tymczasowo jakoś, tak? W bieżącym okresie czasu mieszkam tylko w Lizbonie, ale ogólnie, tak? Także bardzo często ja pytam, no opowiedz nam, where are you from? Tak? Where do you live? I mi mówią, oh, I'm living in Poznań. Tak? Pierwszy lepszy błąd i zwracamy na to uwagę. Nie mówimy, I am living in Poznań, bo oznaczałoby to, że tymczasowo, tylko musimy powiedzieć I live in Kurnik, I live in Czapury, I live in Swarzędz, etc. Idziemy dalej w present continuous. I am staying, właśnie ten przykład zamiast I'm living, I'm staying with a friend in the countryside. W tym momencie, w bieżącym okresie czasu ja mieszkam ze swoimi przyjaciółmi na wsi, tak? W tej chwili, co robię na przykład, tak? To akurat mamy z tego zdania z góry możemy wziąć wrażenie I'm repairing
a nie I'm repainting w tym momencie, tak? Repainting my apartment. Maluję swoje mieszkanie, tak? No ale taki łatwiejszy przykład. I'm drinking my coffee now, tak? Co ty robisz w tej chwili? I'm drinking my coffee now, tak? I jeszcze przykład habits, przyzwyczajenie albo rzeczy rutynowe. I usually visit my parents in London every 3 months. Zazwyczaj odwiedzam moich rodziców w Londynie co 3 miesiące. Można to wziąć I usually, I often, I sometimes, I hardly ever, I never i tak dalej. No jeszcze raz weźmiemy te zdania i zobaczymy, jak to wygląda schematycznie, tak? Takie, graficznie pokażemy, tak? I live in London, no ogólnie. I usually visit my parents in London every 3 months, tak? Robię to jakimiś tam odstępami, tak? Natomiast present continuous, cały okres tego czasu ja mam tą, wykonuję tą czynność. I'm staying with a friend, I'm drinking my coffee now i tak dalej. Okej? Ok, jeszcze troszeczkę porozmawiamy, w jaki sposób tworzymy, tak? Bo ja mówię I drink, I'm drinking. Kiedy robimy dużo ćwiczeń, rozmawiamy i już nie mamy czasu na myślenie, tak? Jak tworzymy ten czas, to robimy też dużo błędów. Warto na nich zwrócić uwagę, bo na przykład czasownik być bierzemy, tak? W czasie present simple. I live in Lisbon. Bardzo często robimy taki błąd, bo jest taka regułka w języku angielskim. Trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli on, ona albo to. Tak? On, ona albo to. To jest trzecia osoba liczby pojedyncze, to do czasownika zazwyczaj dodajemy s na końcu, tak? I live in Lisbon. She lives. He lives. It lives in Lisbon. Tak? Dodajemy s. Jest taka regułka chłop, baba, pies. Dodajemy s. Tak? Jedziemy dalej. Przyczynie jak tworzymy? I don't live in London. I do not live in London. Tak? Tam, gdzie mamy s, tak? Pamiętacie? Chłop, baba, pies. Tak? I tu jeśli mamy does albo doesn't, to tego s już nie ma. Czyli używamy tego s tylko jeden raz. I don't live in London. She doesn't live in London. Warto tą regułkę przypisać i uzupełnić się w zeszycie. W jaki sposób tworzymy pytanie? Pytanie tworzymy z pomocą tychże operatorów do albo does w odpowiedniej formie. Czyli do I live here? Do you live here? Do we live here? Do they live here? Trzecia osoba liczba pojedyncza. Does he live here? Does she live here? Does it live here? Tak? Czyli aby utworzyć zdanie w present simple, używamy czystej formy I live, I go, I sleep. Tak? Uwaga, w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy do czasownika s. I, znaczy she goes, she leaves, she does, she eats i tak dalej. I don't live, she doesn't live. Tak? I do you go? Do you understand? Do you sleep? Does she sleep? Does she understand? Does she go? W ten sposób tworzymy pytanie i przyczynie. Także jak i twierdzące zdania. I następnie patrzymy, jak tworzymy czas present continuous. Present continuous. Musimy pamiętać, że dodajemy dwie rzeczy. Odpowiedni czasownik być, I am, tak? Plus ing na końcu czasownika. I am sleeping, I am drinking, tak? She, tak? She albo he is sleeping, she is drinking. W liczbie mnogiej we are sleeping, they are
drinking. Tak. Co robimy, kiedy tworzymy przyczynie do I am, dodajemy not. She is not. We are not. Można to zrobić w skrócie. I'm not sleeping. She isn't sleeping. We aren't sleeping. Tak? Robimy inwersję. I am. Am I? Is she? Are we? Jeśli chcemy otworzyć pytanie. Tak? Am I living here? Is she living here? Is she sleeping here? OK, i uzupełniamy tabelkę. Najlepiej zatrzymać później i przypisać do zeszytu, żeby później można z niej skorzystać. Bardzo często w języku angielskim nie słyszymy odpowiedź yes albo no, tak? Tworzymy oficjalną, taką oficjalną, krótką odpowiedź. Ta odpowiedź zawsze zależy od pytania. Tak? Can you do something? Yes, I can. Do you speak English? Yes, I do. Does she? Yes, she does. Albo no, she doesn't. Tak? W ten sposób tworzymy krótką odpowiedź, czyli short answer. Yes, I do. Yes, she does. Tak? Spróbujcie tu wypełnić lukę. No, I don't. No, she doesn't. Dobrze. Co robimy w present continuous, żeby utworzyć krótką odpowiedź, albo przeczącą, albo twierdzącą? Dodajemy tylko czasownik być. Tak? Jestem, jest, są. Yes, I am. Yes, he is. Yes, you are. Przyczynie. No, I'm not. No, she's not. Albo she isn't. No, you aren't. OK? Dobrze. I tu mamy zestawienie obu tych czasów. Jak utworzyć zdanie twierdzące, przeczące, pytające i utworzyć krótką odpowiedź. Tak? Tak, czyli najważniejsze, na co trzeba zwrócić uwagę, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie present simple dodajemy s na końcu czasownika. W pytaniu przyczyniu, tam gdzie dodajemy does, tak, to już drugi raz s na końcu czasownika nie dodajemy. Tak? Natomiast present continuous, kiedy dodajemy ing na końcu, tak, końcówka ing, bardzo często czasami uczniowie zapominają wyrzucić to e na końcu. Tak? Live, live, czyli e wyrzucamy. Living, tak? Take, and wyrzucamy taking. Tak? Czasami, kiedy dodajemy ing, zazwyczaj to są krótkie słówka, tak? Też podwajamy spółgłoska na końcu. Put, I am putting. Dobrze. Niektóre rzeczy musimy, nad niektórymi rzeczami trzeba jeszcze raz się zastanowić, tak? Jak już powiedziałam, dodajemy do czasownika w present simple w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę s, ale jeśli słówka kończą się na e, to e zostawiamy, tak? She drive, she drives, I drive, she drives. Tak? E zostawiamy, S dopisujemy. I work, he works. Dalej. Są wyjątki. Tak? Do. She does. Tak? Mówimy does. Dopisujemy jeszcze i dodatkowe. Does. Tak? Słowo go też pamiętacie. Goes. Tak? Też dopisujemy is. Jeśli końcówki takie na s, sh, ch, s, tak, takie szypiące, to dodajemy es, catches, tak, washes, mixes, tak. I zwrócimy uwagę, jeśli czasownik kończy się na y, tak, cry, try, wtedy to y wyrzucamy i dodajemy i, es, i, e, s, tak, cry, cries,
Try tries. Fly flies. Tak? Samogłoskę Y wyrzucamy i dodajemy I i S. Tak? I za chwilę zastanowimy się nad czasownikami. Wcześniej mówiłam, niektóre czasowniki nie używamy w present continuous. Zawsze używamy w present simple. No na przykład, jak powiemy ja rozumiem zawsze, I understand. I jak powiemy jak rozumiem w tej chwili. Tak? I my nie możemy powiedzieć I'm understanding. My musimy nadal powiedzieć I understand. Wierzę ogólnie i wierzę w tej chwili. Tak? I believe. I nie możemy powiedzieć I'm believing, bo nie ma czegoś takiego. Nadal musimy powiedzieć I believe. Tak? Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z czasownikami stanu, tak? Statycznymi. Nie pokazujemy stan, nie akcję jakąś, tylko stan rzeczy. Czyli bierzemy czasowniki, są czasowniki akcji, czynności i statyczne. Na przykład, at the moment I have a bad back, so I can't go. Tak? Mamy do czynienia z czasownikiem statycznym. Tak? Czyli możemy jego użyć w present simple, mimo że mówimy, że w tym momencie, ale nie musimy zrobić, mówić I'm having, tylko I have. Zostawiamy I have. I believe, I belong. Tak samo dużo przecież czasowników znamy. I love, tak? I hate, I don't mind, I like. Tak? Nie mówimy I'm liking. Nadal musimy pozostawić formę I like. Tak? This sentence talks about a temporary action, one that is changing, but notice that it is in the present simple, not continuous. This is because have in this context is a state, not an action verb. Tak? Czyli w tym kontekście, w tym zdaniu, czasownik have ma znaczenie czasownika statycznego. Tak? I regułka nam mówi, tak? We do not use state verbs in continuous structures, they are always in simple tenses. Czasowniki statyczne nie używamy w konstrukcjach present continuous i innych continuous, past continuous, future continuous. Tak? I zawsze używamy w present simple, w konstrukcjach simple. We can also use time expressions to describe actions happening now or around now with state verbs in the present simple. Tak? I wyrażenie now, at the moment, te wyrażenie możemy nadal używać w tych zdaniach, gdzie czasownik statyczny używany mimo, że nie ma konstrukcji present continuous. Tak? Słuchajcie, jest grupa czasowników, których można używać i w present simple, i w continuous, ale wtedy znaczenie zupełnie zmieniamy. Tak? Zobaczcie. I was thinking about Laura when she walked in. Albo I think he's German. Tak? Zobaczcie, I was thinking, I think. Tak naprawdę, jeśli my chcemy powiedzieć ja myślę, że coś tam, tak? My zawsze musimy powiedzieć I think. Chyba że my jesteśmy w trakcie rozważania, tak? Jakiejś kwestii. Czyli krótko myślimy I think. Długo siedzimy, rozważamy, mówimy I'm thinking. Tak? I was thinking about Laura when she walked in. Siedziałam i rozważałem na temat, myślałam tak długo, tak, na temat Laury, kiedy ona weszła. Poćwiczymy. Macie chwilkę czasu. Spróbujcie odpowiedni czasownik w nawiasie uzupełnić w odpowiednim czasie. Tak? Znaczy, bo czasownik podany, trzeba wstawić go w odpowiednim czasie. Dam Wam chwilkę. No i spróbujemy sprawdzić. I usually get takeaway for dinner in the evenings,
But at the moment I am cooking more. Tak? Zazwyczaj biorę, kupuję na kolację wieczorem takeaway, tak? Czyli jedzenie na wynos, ale teraz więcej gotuję. Tak? Teraz w czasach kwarantanny właśnie można ten moment powiedzieć, że w tym momencie my siedzimy i więcej gotujemy. Tak? I ten moment cały czas trwa. Jesteśmy w trakcie tej czynności. Anna and Mark aren't traveling anymore. I saw them yesterday at the gym. Tak? Czyli Ania i Marek byli w podróży, tak? Ale w tym momencie my mówimy, że oni nie podróżują, oni już wrócili. Wczoraj ich widziałam na siłowni. Tak? Liz doesn't have a lot of work at the moment, so she's looking for other ways to spend her time. Czyli Liza, Elizabeth, tak? Nie ma za dużo roboty teraz. Ona szuka nowe sposoby, ciekawsze sposoby, żeby spędzić swój czas wolny. Co robi twoja siostra? Kim ona jest, tak? What does your sister do? Tak? Gdybyśmy zapytali, what is she doing, oznaczałoby, co ona robi w tym momencie. A kiedy chcemy powiedzieć, co ona ogólnie w ogóle robi, mówimy, what does she do? What does she do for work? Does she work in fashion? Czy ona w ogóle pracuje w sferze mody? Tak? Are you performing at the moment? No, I'm taking a break for a couple of months. Tak? I z samego kontekstu my nie musimy dodawać dodatkowe słówka, tylko z kontekstu rozumiemy. Czy ty w tym momencie występujesz? Nie. Mam przerwę kilkumiesięczną. Tak. My baby sister cries all the time. In fact, she's crying now. Tak, w tym zdaniu widzimy czasownik cry, płakać, występuje i w present simple, i w present continuous. Czyli jeśli mówimy, że ona cały czas płacze, she cries all the time, i jeśli ona w tej chwili płacze, she's crying now. Tak? Kolejny przykład. Do your parents live on the same street as you? No, they don't. Tak, czyli mówimy, że oni ogólnie mieszkają. Tak? I ostatni przykład. Ted doesn't like meat. He usually orders vegetarian options when we go out. Tak? Czyli on zazwyczaj nie je mięsa i zazwyczaj zamawia wegetariańskie danie, kiedy wychodzimy zjeść na zewnątrz. Na tym kończymy nasze zajęcie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.